Witajcie, kochani. Dziś temat, który jest jednym z moich ulubionych. Chodzi mi już on po głowie i przychodzi do mnie w różnych formach przez cały tydzień. Także fajne jest to, jak wszystko jest zsynchronizowane ze sobą. Najpierw znalazłam bardzo fajnego chłopaka, który jest muzykiem w ogóle. Wygląda jak Tupac, śpiewa jak Tupac, ale jego teksty są pokroju Moody'ego, więc to jest bardzo fajna kombinacja. Oprócz muzyki tworzy on również takie krótkie filmy, które trwają głównie 60 sekund i w nich przekazuje swoją percepcję, prawda, na temat rzeczywistości i życia. I bardzo mi się podobają jego wiadomości, bardzo ze mną one rezonują i zwłaszcza forma 60 sekund ze mną rezonuje, której ja nie jestem w stanie zrobić, bo ja jestem gadułą. I ostatnio taki fajny temat był poruszony przez niego. Film nazywał się Jak wygrać każdy argument? Jak zwyciężyć każdy argument? I odpowiedź jego była bardzo prosta i ona bardzo ze mną rezonuje. Odpowiedź była taka. Po prostu zamknij się, słuchaj i ucz się. Jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć w sobie tą siłę wewnętrzną, ten spokój, ten szacunek do tej drugiej osoby, która z nami rozmawia i na chwilę przystanąć, zatrzymać się i zamiast próbować zaatakować tę osobę, jeżeli nie zgadzamy się z tym, co ona mówi, czy to jest pogląd, czy to jest opinia nawet na nasz temat. Jeżeli jesteśmy w stanie zatrzymać się i nawet nie bronić się w danym momencie, a dać po prostu tej osobie wypowiedzieć się i zostać we własnej ciszy, naprawdę słuchając i nie tylko słuchając tej osoby i tego, co na nas mówi, ale słuchając siebie. Dlatego, że jeżeli ktoś chce naprawdę siebie poznać, tak od podszewki i zobaczyć, kim my naprawdę nie jesteśmy. Nie tylko w oczach innych ludzi, jak jesteśmy obserwowani, ale zwłaszcza jak nikt nas nie widzi, zwłaszcza w naszym umyśle, którego nikt nie może słyszeć. To jest prawdziwe poznanie siebie i swojego światła i swoich cieni. Więc gdy ktoś nas atakuje, czy gdy ktoś mówi nam o czymś, z czym my nie zgadzamy się, czy daje nam opinię, która z nami nie rezonuje, pogląd nawet na temat życia, zachęcam wszystkich do spróbowania po prostu pozostać we własnej ciszy i tak jak to Prince powiedział, zamknij się, słuchaj i ucz się, dlatego że tam nie nauczysz się nie tylko nowej percepcji postrzegania kogoś, kto ma zupełnie inny pogląd niż ty, ale nauczysz się na pewno tego, kim ty jesteś, dlatego że twoja reakcja w twoim umyśle, w twojej głowie, to jak ty będziesz reagował, jakie myśli będą ci krążyły po głowie w momencie, kiedy słuchasz czegoś, co z tobą na dany moment nie rezonuje, pokazuje ci, jaki jesteś naprawdę, prawda? Czy ty w myślach atakujesz tę osobę, osądzasz, czy może dajesz jej pozwolenie być tym, kim ona jest, nawet jeżeli to jest absolutnie wbrew temu, w co ty na dany moment wierzysz. Bo jak to ukochana Byron Katie często mówi, obrona jest również formą ataku. Więc jeżeli jesteśmy w stanie zatrzymać się chociaż na chwilę i jak to dzisiaj ja nawet wrzuciłam też, taki cytat trafił do mnie Moody'ego, pozwól ciszy być twoim ostatnim słowem. I ja rozumiem, że często są argumenty, czy często są konwersacje, w których to nie jest skazane, czy nie jest możliwe, czy nie mamy ochoty na to. Ja nie mówię, że tak ma być zawsze, ale ja zachęcam nas wszystkich do czegoś, co coraz rzadziej robimy. By nie bronić się od razu, nie atakować, gdy słuchamy kogoś i ta osoba mówi do nas o czymś, co z nami nie rezonuje, albo z czym się do końca nie zgadzamy, to zamiast od razu w naszej głowie szykować się do kontrataku czy do kontrobrony, pozwólmy tej wiadomości przypłynąć. Weźmy głęboki oddech, obserwujmy tę osobę. Wtedy możemy usłyszeć tak naprawdę, skąd ona pochodzi, skąd jej percepcja pochodzi. Dajmy szansę jej zaistnieć i obserwujmy siebie, obserwujmy własną, prawdziwą ciszę. Co w niej jest, co się w niej kryje, czy tam jest jeszcze krytyk, który osądza, który neguje, który atakuje, czy może tam jest ktoś, kto jest na tyle ugruntowany w swojej istocie, na tyle wie, kim jest i na czym stoi, że jest w stanie pozwolić drugiej osobie, nawet zupełnie z odwrotnymi i przeciwnymi poglądami, po prostu pozwolić jej być, kim ona jest i zostać w własnym domu i pozwolić tej drugiej osobie być w domu. Czyli jak wygrać każdy argument? Tak jak Prince powiedział, po prostu zamknij się, słuchaj i ucz się. Dlatego, że prawdziwa wygrana w tym momencie, nie ta wygrana ego, które może wygrać dany argument, czyli znaleźć tyle jakby bagażu, który wesprze naszą teorię na dany temat, prawda? My jesteśmy w stanie wybrać tyle z naszej pamięci, z naszych informacji,
tyle jakby argumentów, które są w stanie jakby pomóc nam wygrać dany argument. Jednak ta wygrana jest bardzo krótkotrwała. To jest wygrana umysłu i to jest wygrana ego. Gdy zostaniemy w ciszy, jesteśmy w stanie pozwolić tej osobie zaistnieć i zostać we własnym domu i obserwować siebie i naprawdę nauczyć się tego, kim jest ta osoba i kim my jesteśmy w stosunku do niej, ta wygrana jest wygraną duszy, jest wygraną naszej istoty, która jest ugruntowana i jest w stanie pozwolić wszystkim być tym, kim są. Dlatego, że jest na tyle stabilna, że wie, że tylko dlatego, że ktoś nie ma inną opinię na nasz temat czy na temat świata, nie jest w stanie zburzyć naszego prawdziwego domu. Cisza jest esencją naszego umysłu, jak to Richard Klein powiedział. Pozdrawiam.